Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest bardzo atrakcyjna, delikatnie, efektownie ubarwiona, z wyjątkowo pięknymi, przypominającymi promienie pletwami rybka z rodziny tęczankowatych, promieniczka Ladygiesy lub promieniczka Marosatarina Ladygiesy. To są płochliwe, delikatnie ubarwione, wesołe, energiczne, ruchliwe i bardzo łagodne lagwicowe rybki. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnianie miłości do akwarystyki. Promieniczki pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują czyste, dobrze natlenione, wolno płynące górne rzeki i strumienie z twardą wodą i kamienistym podłożem na wyspie Sulawesi w Indonezji. Gatunek ten jest typowym przykładem ryb wtórnie słodkowodnych, przodkowie których zamieszkiwały wody morskie. Pochodzenie gatunku sprawia, że muszą być trzymane w specyficznych warunkach. Preferują regiony zatopionymi galeziami, korzeniami i zaczepami. Po raz pierwszy gatunek opisał Achl w 1935 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek, ponieważ chociaż są bardzo łagodne i atrakcyjnie ubarwione, ale bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie i wahania parametrów wody. Wysoka jakość wody ma zasadnicze znaczenie dla dobrostanu promieniczek. Zawyżone stężenie fosforanów, azotanów i azotynów mogą doprowadzić do chorób i śmierci tych rybek. Promieniczki to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 6-8 osobników, z dwukrotną przewagą samic, ponieważ samce często lubią rywalizować między sobą. Nie wyżądają sobie przy tym krzywdy, chyba że nie mają zapewnionych kryjówek. W większej grupie rybki lawicowe nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardziej naturalne zachowanie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium dla 8 rybek powinien być powyżej 60 litrów. W akwariach dorastają do 5-6 cm. Płodność osiągają w wieku 7-8 miesięcy, żyją do 3-5 lat. Promieniczki mają wydłużone, boczne spłaszczone, półprzezroczyste, żółto-oliwkowe ciało z niebieskawymi błyszczącymi łuskami, z dwoma pletwami grzbietowymi, oddzielonymi niewielką szczeliną. Od środka tułowa do nasady ogona biegnie niebiesko-zielona, śniąca pręga. Pletwo ogonowe jest obrzeżone na żółto, a pletwo odbytowa i druga grzbietowa są żółte, z wydłużonymi czarnymi promieniami. Rozróżnienie płci jest bardzo łatwe. Samce są bardziej kolorowe, jaskrawsze i większe, a promienie drugiej pletwy grzbietowej odbytowej wydłużone. W swoim naturalnym środowisku promieniczki preferują czystą i półprzezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Akwarium powinien być obsadzony roślinami tak, żeby ryby miały dużo wolne przestrzenie do pływania. W akwarium powinny się znajdować liczne kryjówki, korzenie i galerie. Tylne i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednia część bez roślin, żeby rybki mieli dużo wolne przestrzenie do pływania. Światło powinno być rozproszone, akwarium zasłonięte szybą lub pokrywą, ponieważ rybki są bardzo skoczne. System filtrujący powinien być bardzo skuteczny i powodować dość wyczuwalny przepływ wody. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Podmiany wody należy dokonywać tak często, jak to możliwe. Parametry wody są dość ważne i muszą być stabilne.
Оптимальные параметры воды. Температура 22-27, pH от 7 до 8,5, GH от 12 до 30. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na twardość wody. Takie środowisko można uzyskać, dodając do wody niewielką ilość soli morskiej, jedną łyżeczkę na 10 litrów, oraz umieszczając w akwarium wapienie. W naturalnym środowisku promieniczki odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami i zooplanktonem. Karmić rybek można żywą, bardzo drobną ochotką, drobnym rzecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Przy karmieniu rybek warto pamiętać, że otwór gębowy jest mały, więc podawany pokarm również musi być drobny. Warto zaznaczyć również, że opadający pokarm nie będzie właściwy, ponieważ promieniczki odżywają się przy powierzchni. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Promieniczek najlepiej trzymać w akwarium gatunkowym ze względu na wymagania gatunku do parametrów wody. Rozmnażanie. Rozmnażanie promieniczek nie jest trudne. Zbiornik tarliskowy powinien być w przypadku jednej pary około 30 litrów, a w przypadku większej grupy około 50 litrów. Poziom wody w zbiorniku powinien być od 15 do 20 cm. Do zbiornika wkładamy filtr napędzany powietrzem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Do zbiornika wkładamy również drobnolistne rośliny, najlepiej mech jawański lub sztuczny moch akwarystyczny. Niezbędna aeracja i ogrzewanie wody. Bodźcem do tarla służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Оптимальные параметры воды. Температура 25-28, pH от 7,5 до 8,5, GH от 12 до 30. Перед планованным тарлом родителей разделяемо и тримамо особенно около 2 тигодней. Кормимо живими или мрозонными покормами. Под конец другого тигодня самцы робимся яскравше и интенсивнее обарвлены. A samiczki nabierają ichry i stanowią się wyraźnie grubsze. Tarlaków w proporcji na jednego samca 2-3 samiczki przenosimy do zbiornika tarliskowego. Tarlo odbywa się partiami i może potrwać do 2 tygodni. W ciągu pierwszego dnia jedna samiczka odkłada od 20 do 30 jaj, a w kolejnych dniach ilość odkładanych jaj zmniejsza się. Właśnie dlatego zaleca się rozmnażać w większej grupie. Tarlaków trzeba karmić żywymi lub mrożonymi pokarmami. Trzeba codziennie sprawdzać akwarium i zauważoną ikrę wraz z pchem przenosić do innego zbiornika, w którym również powinien być filtr, a do zbiornika tarliskowego dokładać mech jawański. Wylew następuje po 8-10 dniach w zależności od temperatury. Na rybek drobny, pokarm startowy to pierwotniak pantofele. Karmy trzeba często około 5-6 razy dziennie. Na rybek rośnie wolno. Warto zaznaczyć, że obładający pokarm nie będzie właściwym, ponieważ na rybek pływa przy powierzchni. Jak na rybek podrośnie, przechodzimy na karmienie artemią. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta i potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.